Skarb Inków. Historia oparta na faktach. Zamki mają różne legendy. Zamek Dunajec w Nidzicy ma jedną dość nietypową. Opowiada ona o skarbie Inków, a dokładniej we wsi węzełkowym znalezionym pod belką na dziedzińcu. Jak się tam znalazł? Historia ma swój początek w XVII wieku, kiedy to węgierski obywatel Sebastian Bożewiczy zakochał się w pięknej córce sąsiada. Ta jednak nie odwzajemniła jego uczuć, chodziło jej tylko o pieniądze. Sebastian postanowił więc wyruszyć w podróż w celu wzbogacenia się. Na pokładzie spotkał marynarza imieniem Pico. Opowiada on wiele ciekawych historii. Sebastiana najbardziej zaciekawiła ta o starożytnym ludzie, Inkach. Ich największym bogiem był bóg słońca. Modlili się do figurek i bożków. Jedli ziemniaki, kukurydzę i świnki morskie. Ubrania szyli z wełny lam i alpak. Znosili wielkie świątynie, jednak o ludzie tym Europejczycy nie wiedzieli prawie nic. W końcu na horyzoncie pojawił się ląd. Sebastian zakochał się w tej krainie, kulturze i jednej z tamtejszych kobiet. Zostali małżeństwem i urodziła im się córka, Umina. Wyszła ona za mąż za jednego z wojowników, lecz niedługo po tym wybuchło powstanie inkarskie przeciwko Hiszpanom. Wskutek tego rodzina musiała się ewakuować do Włoch, a dokładniej do Wenecji. Niestety, stamtąd też musieli uciekać, ponieważ mąż Uminy został zamordowany. Sebastian, Umina i jej jednoroczny syn, Ukan, ukryli się w murach zamku Dunajec w Nidzicy. Toczyli tam spokojne życie, do czasu. Umina została pochowana niedaleko zamku. Ukana zaadoptował bratanek Sebastiana. W XX wieku Andrzej Bożewiczy, potomek Ukana, zainteresował się historią swojego rodu. Znalazł kipu pozostawione parę wieków wcześniej przez Sebastiana. Kipu znajduje się obecnie w muzeum na zamku w Niedzicy.